Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś jadę na Rybę. Wędkarstwo łączy. Moi drodzy, dzisiaj wędkowanie spod lodu. Jestem na jeziorku. Byłem tutaj 3 dni temu. Dobrze zanęciłem w dziurę, właśnie gdzie stoję. No, miałem gałązkę włożoną, co prawda, w przerębel. Tej gałązki w przeręblu nie znalazłem, tylko obok. Nie wiem, czy to robota wiatru, czy natury, czy po prostu ktoś uprzejmy mi tą gałązkę wyciągnął, albo złamał i wyrzucił. Jak zanęcałem, był jeden wędkarz nad wodą, na lodzie. No ale cóż, słuchajcie, lód miał wtedy około 15, nawet 20 cm. Nie mierzyłem, ale był strasznie gruby. Więc dzisiaj wybrałem się po prostu sam. I wiercę dziury i próbuję coś odłowić. Mam oczywiście odrobinę zanęty samej, więc jeżeli by tu nic nie brało, to będę próbować jeszcze zanętą. Ale mam nadzieję, że to, co było zanęcone, leży jeszcze odrobina na dnie i uda mi się coś tutaj fajnego odłowić. Także zapraszam do oglądania. Oto właśnie moja dziura. Najprawdopodobniej, bo wykuwałem ją piką. Całą od nowa, od zera. No, myślę, że to tu. Więc wiercę otwory. Nie wiem, czy nie wywiercę dwóch obok siebie. Także ten zostawię, a wywiercę dwa obok siebie. Tak myślę. Także biorę się za kręcenie. Słuchajcie, w dziurze nic się nie działo, rozrobiłem zanętę, zanęta nasiąka, a ja spróbuję znaleźć jakiegoś drapieżnika. Mam taką błystkę, dość ciężką, biało-czerwoną, może jakiś okoń gdzieś będzie. Zejdziemy do dna, ale głęboko. Jestem około 8, może 10 metrów od trzcinek, od brzegu.
Wiecie co, ja mam trochę robaczków, Pinki i Fifisa. Ja kilka tu wpuszczę. Dosłownie kilka sproszymy do dziury. Niech one spadną. Na dół może jakiś okonek podejdzie do robaczku. Słuchajcie, zrobiłem trochę zanęty. Kilka kulek do dziury. Nawet trochę sypnej. Coś znowu skubię. W końcu jakieś branie, słuchajcie, ale jeszcze nie, pudło. No jest. No, w końcu pierwsza rybka, słuchajcie. Widzicie? Pineczki. Zmienimy robaczki i wracamy do gry.
Wszystko jest dobrze, tylko żeby one były większe. Gdzie takie maleństwa? Już to jak paluszek. Coś tam łupie. O, jest rybka. O, ta już troszkę większa. Ta już fajna. Zobaczcie, jak ładnie zjadła mormyszkę. Ładnie zapięta do góry. Pięknie. Opa. Ha, ha, ha. Próbujemy dalej. No i co? Dwie pinki, słuchajcie. Może i na ochotki by brały, ale po co z ochotkami się męczyć, jak pinki na dłużej starczają. No i co wy na to? Jest kolejna. A więc, moi kochani, koniec wędkowania na dzisiaj. Jak widzieliście, rybka słabo współpracuje. Bardzo malutkie, bardzo mało. Obok sąsiad wyłowił pięknego okonia. Jak podszedł, u mnie słabiej, więc kończy mi się bateria w telefonie, ale już przemarzłem, jadę do domu odpocząć. Dziękuję, że byliście i do następnego. Hejo!